chyba tutaj będzie dobrze. O, dobra. Witam serdecznie, słuchajcie. W drugiej części już tutaj właśnie doszły tranzystorki od Patrycjusza. No i co? Zaczynam wstawiać, będę montował. Już je posilikonowałem, powstawiałem w te otworki. Posprawdzałem tutaj resztę. Wygląda na to, że jest ok, ale co będzie, no to zobaczymy. No. I no co, no to bierzemy się do lutowania, słuchajcie, będziemy to lutować. No zobaczymy, co z tym będzie, słuchajcie. Miejmy nadzieję, że odpali bez żadnego problemu i protekt nie będzie wywalał. Jeśli jest, było wszystko w porządku z zabezpieczeniami, to nic oprócz tych tranzystorów nie powinno było się spalić, ale no właśnie, nigdy nie mów nigdy. To z kolektorami. To zawsze jest, że ciężko przygrzać. No i jeszcze tutaj kolektor. Moment. Dobrze, tutaj wygląda ok. Teraz przewróćmy to na drugą stronę. Aha. No i tak jak myślałem właśnie, tutaj musimy poprawić to wszystko pięknie, ładnie, bo cyna zleciała w tą stronę. Tu już nie możemy długo grzać, bo przeleci nam na tamtą stronę przez otwory. Przydało trochę kalafonii. Moment. Dobra, możemy sobie tutaj teraz ładnie to poskracać, o, jako znowu się wymacałem. Odcinać do równego. Obejrzyjmy to sobie pod lupą.
Tu, tutaj nie mamy żadnych zwarć. Lepiej, żeby nie było, słuchajcie. No. No i teraz tak, fajnie, to są fajnie radiatory chytrze zrobione, ponieważ na tyle tranzystorów, które tutaj są, jest tylko jedna podkładka mikowa na te drivery. Na diodę i na driver NPN. Na driver NPN. Ale pasty nawalone. Reszta. Ojej. Się wysmarowałem jak. Reszta tranzystorów. Wszystkie kolektory tych tranzystorów. O. Dobra. Wystarczy. Reszta tych tranzystorów są wszystkie razem z sobą złączone. Tu pasta jest miękka, także jej nie ściągamy. Tylko zakładamy tą samą. Jakby była już krucha, się robiła, to wtedy by wymieniali całkowicie. Zobaczcie, weźmy sobie miernik. Ustawmy na diodę i teraz patrzcie. Ten kolektor. To jest kolektor wszystkich tranzystorów. Ale jaja. Nie, no dobrze. Czekajcie. Kolektor PNP i kolektor NPN są razem ze sobą połączone? Coś jest nie teges. No to teraz mam zagadkę, słuchajcie. Musimy, dobrze by było, żeby był schemat. Kolektor PNP. Idzie na pewno od plusa. Kolektor NPN. Nie od plusa, nie od minusa. No kurde. W tym kanale też tak samo jest. Sprawdźmy, jak to jest kurde rozwiązanie, bo to coś mi się nie widzi, to słuchajcie. Tak, są razem. Ale numer. Patrzcie, tutaj jest pod całością płytka. Aż normalnie odegnę go. Tak. Wszystkie tranzystory, słuchajcie, wszystkie kolektory są razem spięte ścieżką. Także nawet jeśli zwarcie zrobię tu, to się nic nie powinno stać. Aż normalnie teraz się zastanawiam, chciałbym mieć schemat do tej końcówki, bo tutaj coś jest tak, no, dużo inaczej niż w standardowej klasie AB, bo to jest klasa H, no jednak, ale że kolektory NPN i PNP są razem z sobą spięte?
Dobra, no uważne. Będziemy przykręcać radiatory pomału. Znaczy, to nie jest mało ważne. To jest nawet bardzo ważne. Zobaczmy, co tutaj mamy. Tak, mamy. Inaczej się nie da, bo tutaj, słuchajcie, siedzi kondensator, tranzystor. Tranzystor, który mierzy prąd spoczynkowy, dobra. I on musi wejść tutaj w ten silikon. O. I tutaj też mamy, ale tutaj już nie mamy tranzystora. Dobra, najpierw jeden. Słuchajcie, nawet pasuje na śruby. Dociski. Łapmy to na razie, żeby się nie przesunęło. Zaraz będziemy cisnąć. Tak, wiecie, tak z chlebkiem, nie za mocno, żeby zaraz nie przekręcić. Dobra, będzie dobrze. Dobra. No, wszystko uwaliłem. Idziemy dalej, następny. Tutaj mamy podkładki. Na czym się upierasz? Sprawdźmy, czy tu czasem luty nie poszły gdzieś wyżej. Nie, nie poszły. Wszystko dobrze. Ale na czymś się opierasz, pan? Na tranzystorach. Patrzę, że te nieodkręcane też tak wcale mocno nie były dociśnięte. Tam troszeczkę mocniej nie przycisnę. O, w ogóle luźny, bo to wiecie, przy noszeniu, przeciąganiu tych sprzętów estradowych to jest... wszystko się luzuje, kwestia czasu. O. No i dobra, to teraz sprawdźmy jeszcze, czy nie mamy
wszystkie inne tranzystory mogły być zwarte do radiatorów, ale te kolektory nie mają być prawa zwarte. No i nie ma. I tu jeszcze ta dioda. Dobra, to teraz jeszcze tutaj ten kolektor. Tu będzie na odwrót. O, bo to PNP parka. Sorry, no. Aha, bo tutaj to moment, bo to jest dioda. Dobra, to będzie o tu ten kolektor. O. Sprawdźmy jeszcze, jaki jest tutaj pomiar na kolektorze. To samo jest, to samo. Czyli ten sprawny, ten był zepsuty, jest to samo, także no, powinno to działać. A jak to będzie z tym wszystkim, to nie wiem. Dobra, ja się biorę ze składaniem tego do obudowy. Tutaj będziemy musieli podpiąć dwie żarówki, słuchajcie. Albo wstawić, nie no, tutaj się nie da wstawić rezystoru, bo jest za duża moc, bo ja bym wstawił 0,25 na przykład jednoomowe rezystory. Jakby coś było nie halo przy włączeniu, to wywali mi ten rezystor jako bezpiecznik, bo on tylko 0,25 W, czyli dla tranzystora praktycznie nic nie powinno zrobić. Nawet jeśli tutaj puszczę i te 300 V, tak jak tutaj idzie z tych kondensatorów, nie no, to mniej idzie. Ale powinna wystartować, przynajmniej wystartować logika powinna i wystartować przetwornica. Przy protektu nie powinno wywalić, o! Dobra, biorę się do skręcania. Okej, no to się bierzemy. Dobrze, przełóżmy to tak, jak to ma być. Tylko tak się... Dobra, nie, że uderzona z tej strony, to nie zostać. Może wyciąłem o co? Może trochę poprostować. Przełapać wydomać, przełapać wydomać rękami, zanim będziemy otwalać, słuchajcie. Płyta główna to są wszystkie te szybki spokojnie. Przyłapiemy tam, gdzie ma być masa. Przełapane, bo z inwerterami, z zasilaczami tymi inwerterowymi potrafią się wzbudzić, jeśli nie mają masy takiej, jak producent sobie przewidział. Ale jednak to są wysokie częstotliwości. A i jeszcze jedna rzecz. Przez żarówkę zasilanie tej przetwornicy niekoniecznie chce zadziałać, że zmniejszymy po prostu pobór tej końcówki za pomocą żarówki. Po prostu nie zawsze przetwornica wystartuje przez żarówkę, to raz. A jak już wystartuje przez żarówkę, to i tak na wyjściu na tych kondensatorach będzie chciała mieć te swoje napięcia. Więc to się mija z celem jakimkolwiek podpinanie żarówki w szereg z przetwornicy do przetwornicy. Jedyny sposób taki po naprawie, żeby odpalić i nie mieć uszkodzeń wzmacniacza, jeśli przetwornica była sprawna, to na wyjściu tych bezpieczników, na wyjściu na wzmacniacz podstawić zamiast bezpieczników rezystory 0,25 W. Nawet i pół watowy można podstawić, słuchajcie, jedno, dwuomowe, takie nie za wielkie.
I wtedy, jeśli coś się dzieje, to normalne, że pół wata wywali rezystor. A jeśli jest wszystko ok, to potrafi się odpalić bez żadnego problemu. I dopóki poboru prądu, prąd spoczynkowy nie rozwali no, rezystorka zamiast bezpiecznika, to będzie ok. Tylko, że słuchajcie, jest taki motyw. Spaliło się cała jedna strona, te cztery tranzystory. Miały zwarcie. Protect zadziałał. Słuchajcie, jest tak zabezpieczony zasilacz, że topikowy ten bezpiecznik, te małe topikowe bezpieczniki, które tutaj dwa siedzą, są całe. A wysadziło cztery tranzystory. Także no, zobaczymy, co tu z tego będzie. Nie wiem, czy to jest... Jak wysadzi kolejne, to po prostu nie podejmuje się naprawy, no. Jeszcze w cztery tranzystory można zainwestować. I w dwa dni robienia, no. Nie, no prawie miał wszystko na miejscu, to by było szybko, no. Kwestia jednego dnia. Rozebrać i skręcić, to najdłużej trwa. Ale nawet nie wiem, nie czuję, jak rymuje, nie? Czekajcie, tutaj muszę wziąć mały wkrętak. Dobra. Jedna. Gdzie się działa? Tutaj. I co? I to wszystkie, tak? Nie, jeszcze jedna jest. Jeszcze jedna jest. Gdzie była? Tu mamy. No tutaj koło ten trafa. No tak, tam gdzie ciężar. Tam musi być dociśnięte. Dobra. Zróbmy to teraz tak. Podłączmy sobie tutaj gniazdo. Wejścia. Przyłóżmy sobie gniazdka. Na razie przyłapmy czarne, ładne czarne sitki. Gdzie one tutaj? Ten. A tutaj był numer. Gwiazdeczki Philipsa. Czekajcie, ta gruba. Tak. Dobra, tymczasowo się trzyma. Spać nie spadnie. No i dobra, to teraz reszta końcówy. Zróbmy to tak. Zaczęła ważyć. Łącznik. Dobra. Tu zapnijmy. Tu zapnijmy. Złapmy chociaż. Dwoma śrubami, to jakie to były śruby? Gwint. Jest. Te długie to były od front panelu, to nie. A tutaj to były te takie, o. Cztery są przy panelu, a
cy, wszystkie cy. Na razie, tymczasowo do odpalenia. No teraz tak, słuchajcie, czerwone. Ale jazda. Już myślałem, że nie będę widział. Dobra, tymczasowo. Teraz tak, włącznik, panie. Tu był zapisany włącznik, tutaj jest. Switch. Teraz tak, tutaj mam oznakowane, tutaj to będzie to gniazdo. Tu już sobie poznaczyłem tym mazakiem. Tutaj to będzie to gniazdo. A tutaj to będzie to gniazdo. Z tej strony inaczej się nie da. Teraz tak. Tu były poznakowane, tylko poznakowane były. Ale jazda. Biały, żółty, czerwony. Biały, żółty, czerwony. Kurde, wszystkie takie same. No to, żebym zrobił wejścia. Jeden jest do lanów. Znaczy do koma. Dobra. Trzeba się cofnąć do tamtego filmu przy rozbiórce i zobaczyć, jak to było. Dobra, już znalazłem, jak to wszystko było. Wszystko jest tak, jak ma być. Słuchajcie, to i tak i nawet nie ściszymy, bo tutaj są enkodery. Tutaj nic nie ma. Włączymy. Słuchajcie, włączymy wtyczkę tutaj do gniazdka. I słuchajcie teraz, jak ona odpala. Moment. No, zobaczymy, czy to tylko te tranzystory, czy jeszcze coś oprócz tego. Uwaga, włączam. Się boję siedzieć tak blisko przy takich sprzętach, kurde, zanim mi wystartuje. Słuchajcie, wszystko pięknie. Ruszyć ruszyła, błędy się skasowały. DSP pracuje. No cóż, podłączyć tylko, poskręcać. Pełen kciuk w górę, słuchajcie. Bo to jest naprawdę... ona sobie testy sama zrobiła już w tej chwili, także powinno to być ok. Skręcamy, składamy i zaraz odpalamy jakiś music, nie? 2 razy 1600 watów to nie mało. Działam. No, rozpoczniemy tutaj takim, że tak powiem, testem, znaczy testem. Podłączyłem ten kanał, który był robiony, czyli ten, kanał 2. No dobra, i odpalmy sobie tutaj, mam muzyczkę. Nie wiem, jak nie widać. Tu mam jakieś tam takie karaoke, sobie leci. Okej, moment. Mam tam, dobra, jak sobie coś tu leci, jakieś no. Włączam ją. A, tylko sprężynki. Wiecie, sprężynki, moment. Włączę najpierw niepotrzebne. No i dobra. Minus 50 dB. Tutaj ustawiłem już sobie stereo, tak jak ma być. Zróbmy sobie tutaj trochę głośniej. Szybciej tak wyciszyć, słuchajcie. Do dwóch kresek na tych kolumnach zrobię, ale nie więcej, nie? Do dwóch.
moment, bo tutaj i tak będzie przesterowane, słuchajcie, bo tam mikrofon przy kamerce to ja go i tak ściszam, ale on i tak jego przesterowuje, także tu nie ma opcji nawet, żebyście nie usłyszeli ten dźwięk. No dobra, zagrał ten kanał, który był robiony. Jeszcze raz go przetestujemy, troszeczkę głośniej. Dobra, czekajcie, ściszyłem mikrofon, także może będzie trochę coś lepiej. Moment, wyciszę go. Dobra, słuchajcie, nie ma co mordować, że tak powiem. Jest wszystko ok. Tutaj do dwóch kresek i szkoda głośników. Od tego trzeba zacząć. Podłączmy sobie teraz ten drugi kanał. W tym drugim kanale coś mi tutaj się nie widzi, mi ten crossover, ten z tyłu, który tutaj jest, nie? Wyłączymy jeden na off. OK. I wyłączymy drugi. Dobra. I teraz przełączmy sobie na ten kanał, który był tutaj, się ostał, że tak powiem. Dobra, odpalmy ją. A tylko zadzwoni, kurde, ten te cewy, nie? Ten filtr. Dobra, niech sobie zrobi ten teścik i zaraz niech się odpali. Ja ją ustawiłem w setupie na mutę, żeby odpalała na mutę. To sobie tam później przestawisz. Dobra, bo głuchne, kurde, słuchajcie. Ja tutaj przyciszałem ten mikrofon, nie wiem jak to wyszło, ale tego, dobra, teraz możemy już ją naprawdę poskręcać jeszcze raz. Jaka była przyczyna, że nie odpaliła? Odwrotnie te dwie wtyczki, zielona z czerwoną. No kurde, się zdaje, patrzyłem na fotkę, bo mam zdjęcie zrobione z tej wtyczek. Wszystkie te opisałem. Wtyczki. Wszystkie, że tak powiem, są pozalakowane flamastrami, różnymi kolorami. Te są kolorowe, mówię, będę pamiętał, ale że dwa dni przeleżała rozebrana, zanim tranzystory przyszły, no to się musiałem dwa razy rozkręcić i skręcić tą obudowę. Dobra, ja pozdrawiam, kolejny sprzęcior uratowany od zagłady, że tak powiem. No i co? I w następnym odcinku, słuchajcie, takie małe JBL-ki, są to aktywne monitory. Tutaj są takie rozebrane, kurde, ktoś tutaj próbował rzeźbić. Rozebrane wzmacniacze, słuchajcie, to jest wzmacniacz. Tylko gdzie? No teraz wszystko takie zrobione, zobaczcie, ile elektroniki napchane. Ile wszystkiego i to jest wzmacniacz, nie wiem ile on tu może ma kilowa, to może nie ma. 63 V to nie ma kilowata, słuchajcie, patrzcie.
O kurcze, tutaj tranzystor jeden wyłamany, o. Ja cię. Tutaj też, no szroty, no. Ale za to słuchajcie, to jest kanał mono. Ten wzmacniacz jest, aha, tutaj nie widzicie z tej strony, kurde, ja tu gadam się produkuję. To jest JBL, nie? Elektroniki, tak jak mówiłem. Cała płytka jak na falowniku, oddzielnie moduł logiki, oddzielnie zasilacz, oddzielnie preampy tutaj z tego co widzę, jakieś, znaczy DSP. Na czym te DSP? Atmel, AT, ale to nie jest co, to nie, 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 to jest AT tylko, to jest, dodajże DSP. A tutaj procyk już jakiś China, to już nie Atmega, nie? Słuchajcie, elektroniki jak elektroniki, to wszystko jest wyginięte. Tutaj zjechały te tranzystory z tego radiatora. Dobra, to leży na razie w poczekalni. To będzie robione w przyszłym tygodniu, bo są dwie sztuki takich monitorów aktywnych. Tamten bodajże działa, tylko harczy coś. Znaczy harczy, no to już ja wiem, że to nie ma możliwości, żeby to harczało. To albo działa, albo nie działa, bo to jest cyfrówka i to pełna cyfrówka. Model tutaj będziecie mieli, co to jest, nie? No monitor taki o właśnie jako tutaj stoi, o. Tylko że tutaj nie ma osłony obudowy. W taką małą kolumnę tyle elektroniki napchali, jakby nie mogli kurde dać jakichś czterech konkretnych tranzystorów i zrobić ten... Przecież to 500 W to jest max, co ten głośnik wyrzuca. Nie no, on wytrzymać może wytrzyma więcej, ale to... Dobra, skręcam. Pozdrawiam wszystkich. I do następnych odcinków, no. Łapki nie zapomnijcie. Patrzcie, jaki sprzęcior odratowany.